żeby być graczem na rynku przede wszystkim europejskim, bo ja mówię tu o rynku europejskim, który jest stabilnym odbiorcą, dobrze płaci za gaz, to Iran musi mieć też infrastrukturę odpowiednią. Trzeba jakoś ten gaz dostarczyć do Europy, prawda? Trzeba by się zastanowić, czy nie korzystać z Turcji. No teraz są różnego rodzaju napięcia na linii tureckiej z Syrii, prawda? Więc to są problemy, które są geopolityczne, bo trzeba by położyć albo połączyć się już z istniejącymi infrastrukturami przesyłowymi, a część trzeba będzie wybudować, no albo się dogadywać z Rosją, prawda? Rosjanie prawdopodobnie będą się chcieli dogadać z Iranem, żeby stworzyć coś na wzór OPEC w sektorze ropy, OPEC gazowego, prawda? Już takie zakusy były parę lat temu przez Gazprom czynione w tą stronę, ale niewiele z tego wyszło. Natomiast już, to proszę sobie wyobrazić, że to będzie 65% zasobów gazu w rękach dwóch krajów, czyli Rosji i Iran. Oczywiście jeśli się dogadają, prawda? Bo to kraje musiałyby się dogadać. A jeśli się nie dogadają? No to Iran będzie w trudniejszej sytuacji niż Rosjanie, bo jednak Rosjanie mają infrastrukturę, oczywiście połączenia mają z Europą, mają teraz, niby się nie dogadują z Chińczykami, jeśli chodzi o połączenie Rosja-Chiny gazowe, ale myślę, że summa summarum interes przewyższy kwestie polityczne i się do... Więc to Rosja nie straci na tym. To znaczy Europa jest stabilnym partnerem, Europa jest też trochę wewnętrznie podzielona, z czego Rosja korzysta, natomiast więcej może stracić Iran, jeśli się nie będzie dogadywał. A musi, proszę pamiętać, że musi na kogoś Iran postawić. To znaczy w tej chwili to stawia, powiedzmy, na, w cudzysłowie, na świat zachodni, ale to ta relacja jest miałka i być może Rosjanie się dogadają, a mają infrastrukturę, mają przede wszystkim technologię, która Iranowi byłaby potrzebna na rynku gazu.